Tym razem na tapetę bierzemy Muzeum Regionalne w Lubaniu. Przed 6 laty cel dyrektora był konkretny, aby w muzeum prezentować to, co wyjątkowe w Lubaniu, powiecie, okolicy, to, co najbardziej charakterystyczne i wybitne. Czy cel został osiągnięty? O tym w programie. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdy obejmował Pan w 2013 roku stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu, planował Pan, że muzeum będzie prezentowało takie rzeczy wyjątkowe w Lubaniu, w powiecie lubańskim, na Górnych Łużycach, to co najbardziej charakterystyczne. I czy to się wszystko udało, ziściło? Tak, w 2013 roku w zasadzie w tym miejscu rozmawialiśmy o moich planach odnoszących się do tej placówki i w sumie jestem zadowolony, ponieważ po tych 6 latach zdecydowaną większość tych celów, które sobie założyłem, udało mi się osiągnąć. Pewnych nie osiągnąłem i nawet się z tego cieszę, że kurs został nieco zmieniony. Jeżeli chodzi o tą salę, z którą mieliśmy największy problem, gdyż nie mieliśmy ani sprzętu ekspozycyjnego, zabytków wartościowych było niewiele. Te, które były prezentowane czy eksponowane w sposób niezadowalający. I w zasadzie to udało się zmienić. Wtedy powiedziałem, że chciałbym prezentować powiat, miasto poprzez pryzmat fenomenów, które się łączą z historią tego obszaru. I faktycznie tak skonstruowaliśmy wystawę tutaj w ratuszu, aby można było zobaczyć to, co było najbardziej charakterystyczne dla tego obszaru. Czyli? Czyli, jeżeli chodzi o Lubań, można dowiedzieć się o tym, że miasto to na przestrzeni wieków często płonęło, to był jeden z największych problemów, że było nękane regularnie przez wojny z racji swojego położenia, ale także można się dowiedzieć o tym, z czego słynęło w świecie. Czyli między innymi można się dowiedzieć nieco więcej na temat chusteczek, słynnych lubańskich chusteczek do nosa, produkowanych w gigantycznych ilościach przed wojną. Można też zobaczyć. Czyli udało się też zdobyć jakieś informacje, eksponaty, tak? Bo tak, kiedyś było ich też tak mało, pamiętam. Eksponatów było mało. I dołożyliśmy wszelkich starań, aby tych rzeczy przybywało. Dopisywało nam szczęście przez te 6 lat. Sporą część tych przedmiotów nabyliśmy, sporą część wydobyliśmy z podziemi podczas prac archeologicznych. Dosłownie ich przenośni. Tak. Oraz otrzymaliśmy też kilka darowizn bardzo, bardzo dobrych. I w konsekwencji dzisiaj nasze zbiory wyglądają już bardzo dobrze. Nie musimy się już wstydzić tego, że w naszym muzeum brakuje obiektów, które mogą zachwycić i amatorów, i tych, którzy mają o tym pojęcie. To są takie elementy historyczne, makiety, malarstwo. Proszę powiedzieć, jakie wystawy można te stałe oglądać w muzeum? Na dzień dzisiejszy w ratuszu można obejrzeć wystawę poświęconą historii Lubania, dodatkowo obejmującą pewne elementy z całego powiatu. Przy czym nie jest to wystawa, która ma ambicje pokazać wszystko. Tego się nie da. Przestrzeni ekspozycyjną mamy za mało. Brakuje zabytków takich, które pozwoliłyby pokazać każde spektakularne czy doniosłe dla Lubania wydarzenie. Natomiast te wydarzenia kapitalne, które powodowały, że ta historia miasta ulegała zmianie lub przybierała inny bieg, inny kierunek, są zilustrowane na wystawie, która ma charakter trójjęzyczny. Zasadniczo zabytki są opisane w języku niemieckim, w języku angielskim. No i udało nam się tak zagospodarować tą przestrzeń, aby gabloty nie obciążały jej wizualnie, a jednocześnie umożliwiały eksponowanie jak największej liczby zabytków. To było dość trudne, bo sala owszem jest przepiękna, ma swoje walory architektoniczne i bardzo łatwo to zagubić, stawiając ogromną liczbę pojedynczych gablot. No i po kilku latach przemyśleń, prób i błędów udało się w końcu wypracować taką formę, z której wszyscy są zadowoleni. Dla Pana to jest wystawa kompletna w tym momencie? Żadna wystawa stała w żadnym muzeum nigdy nie będzie kompletna. To jest zawsze kwestia wizji, pomysłów, tego, co w danym momencie się pojawia. Zmieniają się nasz sposób patrzenia na tę wystawę. Czasami się też dochodzimy do momentu, kiedy jesteśmy opatrzeni z czymś. Przestaje nam się podobać i chcielibyśmy to zmienić. Więc każda wystawa ewoluuje. Nawet ta stała, ona musi ewoluować siłą rzeczy. Taki jest charakter wystaw stałych. Ale
muszę przyznać, że wszyscy pracownicy muzeum są w chwili obecnej zadowoleni z tego stanu rzeczy. Ludziom też się to podoba. Cenię sobie też bardzo opinię ludzi z zewnątrz, którzy odwiedzają rozmaite muzea i kiedy porównują naszą wystawę z wystawami dużych muzeów, bardzo bogatych, i mówią, że w zasadzie nie widać różnicy, jeżeli chodzi o poziom ekspozycji, to jest dla nas bardzo wartościowa opinia. Mhm. Zaczęliśmy o tych wystawach, że jest wystawa historyczna. Są też cenne obrazy. Co jeszcze? No, udało nam się osiągnąć też cel, o którym mówiłem w 2013 roku, czyli poszerzyć przestrzeń ekspozycyjną. Wówczas nie mieliśmy przestrzeni na wystawy czasowe. Uzyskaliśmy tą przestrzeń i teraz mamy możliwość w zasadzie od 2 lat przygotowywania wystaw czasowych w odrębnym pomieszczeniu na pierwszym piętrze w ratuszu. Obecnie pracujemy nad wystawą poświęconą właśnie historii lubańskich chusteczek, ale jednocześnie przejęliśmy budynek przy ulicy Brackiej 12 wraz z Wieżą Bracką. Z naszej inicjatywy Wieża Bracka została poddana pracom remontowym, a w budynku przy ulicy Brackiej 12 przygotowaliśmy bardzo nowoczesną wystawę poświęconą minerałom zachodnich Sudetów. Tam też można zobaczyć rzeczy unikatowe, jeżeli chodzi o ziemię lubańską, w tym to można powiedzieć wprost, najlepszą wystawę minerałów zachodnich Sudetów w Polsce. Jest to w ogóle najlepsza kolekcja minerałów z tego obszaru. Więc te 6 lat na pewno łączyło się z wieloma sukcesami i w sumie mogę je podsumować bardzo pozytywnie. Co jakiś czas w Lubaniu dochodzi do odkryć archeologicznych. To dla Was, muzealników, jest duże wyzwanie, dużo pracy, ale też pewnie satysfakcja. I takich pewnie wykopalisk będzie jeszcze w Lubaniu wiele. W 2013 roku zaczął pracować w muzeum jeden archeolog. W minionym roku zaczął pracować kolejny, więc mamy już 2 archeologów. To pozwala prowadzić nie tyle większą liczbę wykopów, co prowadzić te wykopy jeszcze lepiej i sprawniej i szybciej, co jest bardzo istotne, bo prowadzenie wykopu przy pomocy jednego archeologa jest trudne i czasochłonne, natomiast znacznie lepiej przebiegają te prace, jeżeli jest ich większa liczba. W chwili obecnej zatrudniamy 2 archeologów, co skutkuje tym, że możemy podjąć się wykopu bardziej ambitnego, większego i lepiej opracować zarówno dokumentację, jak i później mamy, że tak powiem, przyspieszamy proces opracowywania samych zabytków. No właśnie, bo to trzeba powiedzieć o tym, że jeżeli coś zostanie wykopane, nie może być za chwilę pokazane w muzeum, tylko to jest długi proces, prawda? Tak, proces jest dość długi, z którego ludzie sobie najczęściej, którzy nie zajmują się muzealnictwem, nie zdają sprawy i najchętniej na drugi dzień oglądaliby te rzeczy w muzeum. Tak to nie wygląda. Te zabytki, po pierwsze, muszą zostać poddane konserwacji. Wiele z nich, tych pozyskanych z ziemi, w przypadku na przykład ceramiki, musi być wyklejona, więc to kosztuje czasu i bardzo często też dużo pieniędzy. I w związku z tym one pojawiają się na wystawie sukcesywnie w miarę tego, jak nad nimi pracujemy. Więc archeolodzy w naszym małym muzeum też nie zajmują się tylko archeologią, też mają inne obowiązki, w związku z tym ten ich czas musi ulec, zawsze ulega podzieleniu pomiędzy rozmaite zadania. A taki hit z lutego bieżącego roku, 2019, starodruki, które otrzymało muzeum, tam była wstępna informacja, że będzie je można oglądać dopiero w 2020. Tak. Ta data się nie zmieniła? Nie zmieniła się, my je pokażemy na Noc Muzeów. Mam nadzieję, że w nowej aranżacji, w nowej gablocie, na pewno w ramach części wystawy stałej poświęconej reformacji na terenie ziemi lubańskiej. No, obiekty są kapitalne, mają ogromne znaczenie dla miasta Lubań i tutaj mogę się pochwalić, że dzięki nagłośnieniu tej darowizny mieliśmy okazję pozyskać niedawno grupę równie cennych przedmiotów. Przypuszczam, że na moment się tym pochwalimy i one też zostaną włączone w element wystawy stałej i zostaną zaprezentowane w przyszłym roku. Mhm. A przypomnijmy jeszcze może widzom, którzy nie pamiętają, co zostało przekazane lubańskiemu muzeum, co to były za starodruki. Tak krótko, Lubań najważniejsze otrzymał rzeczy. Książki opublikowane jeszcze za życia Marcina Lutra, jego autorstwa z rękopiśmiennymi adnotacjami na marginesach, wykonanymi prawdopodobnie w większości przez ówczesnych studentów, prawdopodobnie pochodzących z Lubania. Takie przedmioty trafiają się bardzo rzadko. Co więcej, te przedmioty znajdowały się w
przed wojną w Lubańskiej Bibliotece. Stanowiły jej część, mamy na to dowody, bardzo, bardzo twarde, więc odzyskaliśmy część dziedzictwa, które uległo rozproszeniu czy zniszczeniu w zdecydowanej większości. Więc takie przypadki zdarzają się niezmiernie rzadko. Chociaż to, co zaprezentujemy niebawem i to, o czym opowiemy, okazuje się, że może być jeszcze bardziej nieprawdopodobne niż to, że ktoś anonimowo przekazuje taką liczbę tak cennych książek. Ale ta sytuacja, kiedy o tym powiedziały wszelakie media, ludzie usłyszeli w wiadomościach, spowodowała, że w ciągu miesiąca było 8 darowizn, niektóre z nich bardzo, bardzo fajne, i ten proces się utrzymuje. Ludzie zobaczyli, że fajnie jest coś podarować do muzeum. I nie chować w domu. I to jest pozytywne, bo wcześniej tych darowizn nie było. No w ciągu poprzednich 5 lat były zaledwie 3, a tutaj w ciągu miesiąca 8, więc proszę zobaczyć, jaki pozytywny efekt dało to, że pochwaliliśmy się tym w mediach. Czyli cały czas niespodzianki tutaj szykujecie z tego, co słyszę. Tak, w zasadzie dwie. Obydwie bardzo, bardzo stare, że tak powiem, wiekiem. Natomiast mogę powiedzieć, że jedna z XV wieku, druga z XVII wieku. Ale są to rzeczy kapitalne. I mimo tej bolączki z ilością miejsca w muzeum, znajdzie się miejsce na tę wystawę? Mamy jeszcze pomysł, żeby tą salę udoskonalić, i to prawdopodobnie się wydarzy. Zobaczymy, czy budżet nam na to pozwoli, ale to się zapewne wydarzy. Mhm. Jeszcze krótko o Sudeckim Festiwalu Minerałów. W tym roku po raz drugi, domyślam się, że znów na światowym poziomie. Tak, od września bardzo intensywnie wraz z dyrektorem Miejskiego Domu Kultury pracuję nad zorganizowaniem drugiej edycji Sudeckiego Festiwalu Minerałów. No już w chwili obecnej mamy prawie wszystko dopięte na ostatni guzik. Myślę, że poziom będzie utrzymany, a nawet zawyżony. Pewne rzeczy zmieniliśmy, z pewnych zrezygnowaliśmy. Impreza się zmienia, ewoluuje, ale tak jak wystawa stała, ona też musi się zmieniać, więc to jest bardzo pozytywne. Zobaczymy, jak ludzie to ocenią w lipcu. Natomiast no, pracujemy bardzo ciężko na to, żeby ta impreza się udała i miała jak najlepszy wizerunek. Muzeum jest coraz chętniej odwiedzane przez i mieszkańców, i turystów? Tak, przybywa turystów z zewnątrz. To nie ulega wątpliwości, że ich jest coraz więcej i są zadowoleni. To jest fajne. I dzisiaj też możemy oprowadzać wycieczki w 3 językach, co też jest bardzo pozytywne. Mhm. Także kadra muzeum jest bardzo profesjonalna i nie tylko jeżeli chodzi o rzeczy czysto muzealne, ale też możemy oprowadzić wycieczki i po angielsku, i po francusku, i po niemiecku, więc to jest też duży atut. A ta strona taka teraz niezbędna w tych czasach, jak się wydaje, internet. Czy w internecie można znaleźć informacje na temat muzeum, zobaczyć coś w zasadzie tam urywku? Mamy jak najbardziej swoją stronę w internecie, przy czym większość tych informacji takich spektakularnych czy ciekawych publikujemy na naszym fanpage'u na Facebooku. No i oczywiście jesteśmy współautorami i współadministratorami strony Sudeckiego Festiwalu Minerałów i fanpage'a Sudeckiego Festiwalu Minerałów, za które współodpowiadamy, i tam też można uzyskać informacje o tym, co się u nas dzieje. Więc tych w zasadzie miejsc w internecie, gdzie można się dowiedzieć o tym, co się u nas dzieje, jest sporo. Jeżeli ktoś szuka informacji na temat tego, co robimy, bez problemu do takowych dotrze. Ale żeby zobaczyć wszystkie eksponaty, trzeba być na miejscu. Trzeba być na miejscu i najlepiej, bo my chętnie oprowadzamy, za to się nie płaci, to nie jest jakaś dodatkowa opłata, posłuchać tego, co mamy do powiedzenia, bo wtedy te przedmioty nabierają znacznie większej wartości. W momencie, kiedy patrzymy na książkę, a nie wiemy, z czym ona się za bardzo wiąże, a nie chce nam się czytać tekstu obok, ta opowieść którejś z osób, które oprowadza, na pewno jest w stanie przekonać takiego turystę, że ten przedmiot jest wyjątkowy i zasługuje na to, żeby znajdować się w tej gablocie. Czyli zapraszamy do Muzeum Regionalnego w Lubaniu. Zawsze. Można nas odwiedzić i na pewno liczyć na fajną opowieść i merytoryczne wsparcie, jeżeli ktoś będzie takowego potrzebował. Dziękuję za rozmowę. Proszę. Dziękuję.